Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć taki dla mnie ciekawy temat, on jest troszeczkę kontrowersyjny. Porozmawiamy o tym, czym jest gra. W takim rozumieniu, że się mówi, że między tobą a dziewczyną toczy się jakaś gra, że trzeba grać. W ogóle wszystkie tytuły typu Tajemnice Gracza, bycie graczem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, jak można grać, trzeba być sobą, nie można przecież grać, takich rzeczy się nie robi, a w ogóle to całe uwodzenie, jak można się uczyć jakichś sztuczek. Chciałem wyjaśnić, co tak naprawdę jest czym i czy warto grać z kobietami, czy nie powinno się grać z kobietami i powinno się być sobą. Nawet jak to mówię, to żenada na mojej twarzy się pojawia, dlatego właśnie tak bardzo już chcę sprostować pewne tematy. Otóż mój drogi, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, grasz z kobietami. Albo ty nie grasz, ale one z tobą grają. To jest piękne, kiedy mówimy o uwodzeniu, kiedy mówimy o podrywie, jako o sztuce, a kobiety robią taką minę, myślą sobie, jak można nie być sobą, jak można uczyć się jakichś zachowań wyuczonych, które mają przynieść jakiś rezultat. To jest manipulacja, to jest wstrętne. Ja chcę faceta, który jest sobą, albo faceci tak mówią, że należy być sobą, pieprzyć grę, jakie tam granie, o czym wy w ogóle mówicie, no nie? Jak to więc z tym jest? Chcę ci uświadomić, że jesteś skazany tak naprawdę na grę. Pierwszy raz taką ciekawą myśl miałem wtedy, kiedy czytałem grę, książkę The Game Neila Straussa, który był tak naprawdę kimś, kto rozpopularyzował wszystkie szkoły uczące relacji damsko-męskich na świecie. On dał temu początek przez to, że napisał międzynarodowy bestseller, w którym to opisał swoją przygodę od frajera do bohatera. Miał 26 lat, był prawiczkiem, nic mu nie wychodziło. Poznał trenera uwodzenia Mystery'ego i przy jego boku, poznając też w trakcie swojej kariery innych wielkich uwodzicieli, tak nazwijmy, stał się niby numer 1 na świecie w tych sprawach i później zdobył kobietę, w której się zakochał. I teraz to jest bardzo ciekawe, on powiedział, że gdyby nie gra, zresztą tytuł książki to gra, to nie zdobyłby tej kobiety. Czyli możemy powiedzieć, że gra to jest manipulacja, a ten facet powiedział, że ta kobieta go pokochała dopiero wtedy, kiedy on ogarnął grę. Dlaczego nie lubimy tego słowa? Dlatego, że nam się kojarzy to z manipulacją. Natomiast gra, a manipulacja to jest zupełnie coś innego. Nie lubię manipulacji, ja lubię stracić czasami kobietę, żeby w tym wszystkim być sobą i lepiej się wtedy z tym czuję, że pozostałem sobą, nie musiałem robić zachowań, które wiem, że jakbym zrobił, spowodowałyby to, że kobieta by się na przykład we mnie zakochała. Ale ja musiałbym udawać, musiałbym mówić rzeczy, które się opłaca mówić. Ja tego bardzo nie lubię. I tym się różni tak naprawdę właśnie samorozwój w relacjach damsko-męskich od jakichś tanich sztuczek opartych na manipulacji. A gra to tak naprawdę świadomość tego, co się dzieje między mężczyzną a kobietą, świadomość całej psychologii relacji i wiedza o tym, czy jak zrobisz coś, co czasami wydyktuje ci serce, czy to nie odstraszy od ciebie kobiety, a na ogół tak jest. Spróbuj dać pierwsze swoje, które się tylko pojawiają, szczere emocje kobiecie, którą chce każdy w klubie i zobacz, jak zostaniesz spuszczony do śmietnika przez tą kobietę, do kibla spłukany. Że to nie wyjdzie, kiedy powiesz tylko, że ci się podoba i będziesz chciał postawić jej drinka. Ona będzie z tobą grała, a ty będziesz takim szczerym koniem. Twój pysk jest tak samo szczery, jak pysk twojego konia! Kiedyś miałem rozkminkę jeszcze na wcześniejszym etapie rozwoju w relacjach damsko-męskich. Miałem taką rozkminkę. Byłem w klubie Underground w Toruniu i w Warszawie i była tak zarąbista blondynka, tak mi się bardzo podobała i stwierdziłem, że zrobię wyjątek, spróbuję być po prostu taki szczery. Ja to nazywałem szczerością, ale to jest po prostu brak gry. Poszedłem i wyłożyłem całe po prostu kawę na ławę, że mi się tak bardzo ona podoba i że ja tak cały czas się jej przyglądam i tak dalej. No, ona tego wysłuchała, podziękowała i sobie poszła. Poszła rozglądać się za facetami, którzy byli wyzwaniem. I dla mnie to była po prostu kolejna lekcja na to, że trzeba mieć grę. Co się wydarzyło z Neilem Straussem, wracając do wątku? Wydarzyło się to, że on chyba piosenkarkę jakąś, już nie pamiętam, bo lata temu tę książkę czytałem, ale to chyba była piosenkarka. To była kobieta, która po prostu była ciągle podrywana, była jakąś tam fajną, wyjątkową kobietą i on ją poderwał tylko dlatego, że właśnie umiał zwrócić na siebie uwagę poprzez to, że miał świadomość tego, co na kobiety działa i co nie, i miał wartość na tym rynku damsko-męskim, przez to, że właśnie umiejąc docierać do kobiet, mając duży wybór, windował swoją wartość na tym rynku. I dopiero ta kobieta go zauważyła dzięki temu, jak się ubierał. O tym jest cała wiedza przecież, tu żeby się wyróżnić z tłumu i tak dalej, wszystko w uwodzeniu mamy taką wiedzę. O tym, jak się zachowywać, żeby nie być tym frajerem, żeby nie być zbyt łatwy, jak zwrócić na siebie uwagę, jak zainteresować kobietę, czyli cały warsztat tak naprawdę uwodzenia. On na niej to użył i dopiero gdzieś tam na końcu było to, że ona chciała poznać go jako osobę, zgłębiać jego osobowość, później się w nim zakochała. I ona mu powiedziała, szkoda, że się nie przygotowałem do tego odcinka, żeby zacytować, ale też nie mam tej książki akurat w mojej bibliotece. Ona mu powiedziała coś takiego na zasadzie, że tam tak wielu facetów by ją chciało i żeby on był tego świadomy, czy coś takiego, a on w tym momencie wyrzucił chyba na łóżko całą stertę zwiniętych świstków z numerami telefonów wszystkich dziewczyn, które mu te numery wciskały do kieszeni w klubach, jak chodził gdzieś tam po klubach nocnych, po prostu miał tego, no dzisiaj to już tak się takich, odchodzi się od powiedzmy długopisa i papieru, ale wtedy to były te czasy, gdzie te kobiety zapisywały na skrawku papieru swój numer i on miał tak i rzucił na to łóżko te wszystkie numery i to jest fajne, ta kobieta na tej wadze tak jakby atrakcyjności pokazała mu, że jej cena jest tak wysoka, czym jest ta cena mierzona, tym ilu facetów ją chce. A on pokazuje, zobacz, ile kobiet mnie chce, mam równą cenę tobie, możemy być w związku, jesteśmy siebie warci. I to mu dała gra, który gdyby był takim szczerym koniem, który po prostu miałby takie podejście, że trzeba tylko powiedzieć, że on ją chce. Przecież każdy ją chce. Dlaczego ona miałaby z nim akurat coś zrobić? Spróbuj tak powiedzieć kobiecie, a ona zaraz zacznie grać, zacznie testować cię na miliony sposobów, zacznie odchodzić od ciebie, da robić ci nadzieję, potem milczeć, żeby sprawdzić, z jakiej gliny jesteś ulepiony. I ty się szybko w tym pogubisz, jeśli nie masz gry. Nawiasem mówiąc, jeszcze tutaj wspomnę o jednej rzeczy, bo powiem wam zaraz ciekawą historię, ale malutkie ogłoszenie, obejrzyjcie ten film do końca, dlatego że na końcu powiem wam bardzo ważną informację, którą chciałem wam przekazać o bardzo istotnej zmianie w mojej pracy. Wracając do historii, opisywałem w Tajemnice Gracza dwójce taką historię, to ona się tyczyła zdobywania najpiękniejszych kobiet. Jak tam się liczy umiejętność gry. Była historia taka, nie będę całej opowiadał, ale generalnie chodziło o to, że najpierw olbrzymie problemy stwarzała taka naprawdę super gorąca laska, żeby w ogóle się spotkać. Potem przyszła do mnie do mieszkania, podkręciła mnie, zamówiła taksówkę, gdy byłem podkręcony i jeszcze się uśmiechała wychodząc, będąc taką dumną, że doprowadziła mnie do czerwoności, że właśnie opuszcza mieszkanie i ona sobie wyszła, będąc przekonaną, że ja zaraz będę wydzwaniał, kiedy się znowu spotkamy. A ja, znając zasady gry, wiedziałem, że w tym momencie dla naszego wspólnego dobra i dla dobra naszej relacji nie mogę do niej napisać i nie mogę się odezwać, bo wtedy ona straci do mnie szacunek. Będę jednym z takich szczurków, którzy do niej wypisują. Ona mi pokazywała swój telefon, tam miała pełno SMS-ów właśnie, dlaczego się nie odzywasz, co to ma być, że się umówiłaś, nie przyszłaś, wszyscy z żalami. Ja wiedziałem, że nie mogę być taki sam. Dlaczego wyszłaś, spotkajmy się jutro i tak dalej, bo będę równy z nimi. Wiedziałem, że tutaj jest potrzebna gra i ta świadomość właśnie tego, co się w tych relacjach liczy i się nie odzywałem chyba tydzień. Od razu w głowie skasowałem tą kobietę, żeby tylko sobie nie wyobrażać, jakby mogło być, gdyby do czegoś doszło. I wróciła sama. A później przez parę lat się spotykaliśmy. To, co się wydarzyło, to już nawet nie będę tutaj mówił na YouTubie, ale generalnie mieliśmy bardzo dużo fajnych, że tak powiem, wspomnień i to wszystko się wydarzyło dzięki grze. Dlatego gra jest potrzebna, bo jeżeli ty nie grasz, to i tak kobiety grają. Kobiety zawsze grają. Piękna kobieta nigdy nie będzie dla ciebie łatwa, a to, że nie będzie łatwa, dlaczego w ogóle nie jest łatwa, skoro mogłaby być łatwa? Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego to po prostu nie może być proste, nie być skomplikowane, tylko zawsze takie duże problemy robią te piękne kobiety? No a tymi problemami to jest właśnie ta cała gra, że ona niby jest miła, ale czegoś nie chce ci, nie wiem, dać numeru telefonu. No ale skomplikowanie tej kobiety polega na tym, że to nie jest tak, że ona nie chce ci dać, tylko ona cię testuje, żebyś zrobił coś, żeby jednak chciała ci dać. A ty nie wiesz, co masz zrobić. Pogubisz się szybko, pokażesz, że nie jesteś wprawny z kobietami, nie zdasz tego testu i nie osiągniesz tej kobiety. Więc nawet jak jesteś zakochany, chcesz jakąś kobietę, która jest naprawdę fajna, oblegana, to już w ogóle gorzej, no to niestety albo sobie radzisz, albo sobie nie radzisz. I tutaj masz teraz do wyboru. Możesz na pewno zwiększyć swoją wartość na tym rynku przez atrakcyjność pasywną, jaką jest twoja, nie wiem, reputacja, twój wygląd, twoja sylwetka, sposób, w jaki się poruszasz, jak pachniesz, jaką masz energię, jaką masz aurę. Twarz ma być częścią ubrania, a nie oknem duszy. Social proof, czyli jakby no, twój szacunek w społeczeństwie, twoja pozycja i tak dalej. To, jakim samochodem jeździsz, to wszystko to jest atrakcyjność pasywna, czyli możesz osiągnąć na tym rynku, że tak powiem, damsko-męskim wyższą wartość, mając wyższą wartość pasywną, atrakcyjności pasywnej, ale niestety i tak jesteś skazany na grę. Muszę ci to powiedzieć. Dlaczego? Dam ci przykład. Miałem bardzo przystojnego kolegę. Dzisiaj jest to bardzo bogaty jeszcze kolega, który ma 11 czy 12 samochodów, w tym na przykład Ferrari za 2 miliony i piękną żonę, którą wreszcie zdobył. On nie miał tych dobrych zachowań, nie znał gry, przez co był cały czas frajerzony przez kobiety, ale zapoznał tamtą żonę i jego najbliżsi koledzy potem uprawiali, wiecie co, z jego żoną, bo ona czuła potrzebę mężczyzny, bo nie widziała w tym swoim multimilionerze mężczyzny, dlatego że on był frajerem. On nie miał tego backgroundu, tej wiedzy o kobietach. Miał wartość na rynku tylko mierzoną pieniądzem i statusem, ale nie miał zachowań odpowiednich i kobiety szybko były w stanie wyczuć, że on jest miękki, że on jest zakompleksiony, że czegoś mu brakuje i to się zawsze na tobie mści. Także nawet ta atrakcyjność pasywna jest dobrym inicjatorem zdarzeń, ale nie wybroni cię w ostatecznym rozrachunku. Będziesz ponosił konsekwencje braku gry. Także jak widzisz, mam nadzieję, że to doszło do pewnych ludzi. Umiejętności damsko-męskie to nie jest manipulacja, to jest zwiększanie swojej świadomości na temat tego, co w tej całej psychologii relacji działa na twoją korzyść, a co nie. Także dlatego, moi drodzy, zachęcam was serdecznie do oglądania właśnie takich moich blogów, do mojego YouTube'a, do kursów, do wszystkiego, co polepsza wam tą świadomość, bo życie staje się łatwe. I możecie mieć mniejszy status społeczny, gorszą urodę. Uwierzcie mi, przysięgam. I będziecie mieli z kobietami lepsze rezultaty. A nawet jeżeli będziecie biedni, ja taką sytuację przecież też przerabiałem, mając te 20, nie wiem, parę lat, że byłem strasznie biedny, zadłużony, a miałem piękne kobiety w tamtym czasie, dlatego że miałem grę. I o te kobiety wtedy myślały sobie tak. Jeżeli my testujemy tego faceta, tym, że na przykład znikamy z jego życia, zaczynamy go olewać, czy robimy fochy, i on nie boi się nas stracić, tylko nas opieprza, on się nie odzywa, on jest w stanie łatwo odejść od nas, to znaczy, że oprócz nas są jeszcze inne kobiety w jego życiu. Czyli na poziomie takim, trochę można powiedzieć podświadomym, one już wyczuwały, że nie są jedyne wtedy w moim życiu, a na poziomie świadomym widziały, że są inne kobiety w moim życiu, przez co wchodziły w konkury z tymi kobietami i chciały być od nich lepsze. I kobiety z kobietami walczą na urodę, a ty jakby tylko przez to, że masz ten klucz do tych kobiet, twoja wartość na rynku wtedy wzrasta. Czy to nie jest piękne? Teraz wam coś ogłoszę, bardzo ważnego. Moi drodzy, jeżeli chcieliście kiedykolwiek szkolenie stacjonarne u mnie, to macie teraz najlepszą szansę. Dlaczego? Dlatego, że w Sopocie 15, 16, 17 poprowadzę szkolenie grupowe, które będzie, nie jestem pewny, być może ostatnim szkoleniem tego typu, na pewno ostatnim w tym roku. To szkolenie jest na wyjątkowych warunkach, jakich nie było od lat, dlatego że będę miał wspólnika, będę miał drugiego trenera, który wymiata z kobietami, który ma bardzo dobre rezultaty, jest teraz w takim okresie swojego życia, w którym ma to flow, jest wkręcony w temat i zarąbiście mu idzie i on będzie asystował mi, dlatego na takim szkoleniu może pojawić się maksymalnie 6 osób, żebyśmy mieli po 3 na głowę. I uwaga, dodatek, którego nie było, on poprowadzi z wami szkolenie w klubie. Jest w ogóle wykwalifikowany w klubach, więc pójdziecie z nim do klubu. Wiecie o tym, że w moich szkoleniach od lat nie było wyjść do klubów. Także to szkolenie będzie wyjątkowe, ale będzie tylko dla 6 osób, a już 2 osoby zapłaciły Zostały jeszcze 4 miejsca, więc kto pierwszy, ten lepszy. To szkolenie kosztuje 3497 zł. I co powinieneś jeszcze wiedzieć? Jest jeszcze dodatkowy bonus w postaci 300 zł do wybrania w moim sklepie. Czyli dostaniesz kod rabatowy w wysokości 300 zł, który możesz sobie wybrać w produktach w moim sklepie. Nie dość, że w tej chwili jest najtańsza opcja tego szkolenia, nie dość, że będzie dodatkowy trener z innym flow, z inną energią, z inną wiedzą, nie dość, że będzie night game, to jeszcze będzie dodatkowe 300 zł. A potem od następnego wtorku szkolenia będą już droższe. I szkolenia grupowe nie jestem pewny, czy w ogóle jeszcze będą, bo zamierzam dużo rzeczy przeorganizować w przyszłym roku, więc bardzo zachęcam, jest to teraz mega korzystna opcja. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i widzimy się niebawem.